Kolejny mało znany Brytyjczyk trafił do Forza Horizon 5, tym razem w pakiecie za 22 zł. Jest to Ginetta G10 RM i wygląda sobie tak. Nie jest to stary samochód, jest to taki, ja bym powiedział, resto mod, no nie? Bazuje na jakimś takim starym stylu, a zrobiono go w 2019 roku i mamy tutaj V8 450 koni mechanicznych, ale uwaga, 6,2 litra, czyli coś jak w Camaro. Ciekawy samochód, zaraz posłuchamy, jak brzmi. Jestem ciekawy w sumie, jak zrobili to w Fordzie Horizon 5 i powiem ci, że tak się mu przyglądam z każdej strony. Im dłużej na niego patrzę, tym bardziej mi się podobałby fakt, gdyby ten samochód stał w moim garażu. Chociaż podejrzewam, że cena może być kosmiczna, dlatego że ten samochód jest przez Brytyjczyków ręcznie składany. Także może nie być tani, delikatnie mówiąc. Tak, ale strasznie mi się podobają różne resto mody i takich samochodów, które kiedyś istniały, a nawet takiego samochodu, który widzicie tutaj. Zobaczmy. Bardzo ładny kokpit, trzeba przyznać. Widać doskonale fakturę deski rozdzielczej, wszystkie zegary, które prawdopodobnie nie będą działać, ale wygląda to naprawdę smakowicie. Mega mi się podoba, jest to niewielkie auto. Chevy Cobra? Był taki samochód też z ogromnym silnikiem. Więc 450 koni mechanicznych na taką małą, lekką budę to może być aż za dużo. Jakaś drewniana kierownica, kurde, to może być naprawdę droga rzecz. I raczej nie ma tutaj żadnych rewelacji typu jakaś hybryda albo coś takiego, po prostu zwyczajna V8 połączona wałem napędowym z tylnym dyferencjałem, podająca napęd na tylne koła, co oczywiście od razu czuć. Mamy jakieś tam klasyczne nawet opony, nie? Mimo że jest to samochód nowy. No kurde, taki resto mod trochę. Ale wygląda ciekawie. Malutki jest w sumie, nie? Doskonale będzie pasował na brytyjskie drogi. Jak patrzę na to po tym prześwicie i po tym boku samochodu, to wygląda trochę jak jakiś samochód Jamesa Bonda nawet. Nie? Jakiś taki Aston Martin, Jaguar, coś takiego. No w sumie brytyjski, więc strasznie podobają mi się też te nadkola w tym aucie. I te wielkie koła, tak w stosunku do tego samochodu. Kuźwa, muszę zmienić ten strój dla mojej postaci, bo miałem jakąś choinkę założoną. O, i teraz to tak, zobaczcie, mamy takie klasyczne rękawiczki, taki klasyczny kask. Chociaż zobaczcie, no, 2019 rok. To taki typowy resto mod, strasznie mi się to podoba. Na przykład chciałbym, żeby Toyota robiła jakieś starsze swoje modele samochodów terenowych. W tym na przykład z Powrotu do Przyszłości, tego takiego pick-upa Martiego. No oczywiście ciężko. Lata na wszystkie strony, gazu się nie da dodać. Tak, wolno ssąca V8. Żadnej nerwowości przy wyższych obrotach. Wszystko tutaj dzieje się płynnie. Ale ten przód czuć, że jest sporo cięższy od tyłu, no i samochód loto. Nie, że bokiem zaraz zacznie tu ładnie drifty robić, tylko że jest taki trudny w opanowaniu. O, o, o. Na piątce, nie? O Boże. Tutaj mamy taki paskudny przedni spoiler. Prawdę mówiąc, chciałbym go zdegradować do jakiejś tam klasy niżej. Strasznie podoba mi się ten wielki prześwit tutaj. Jakoś powoli się leczę z tego, żeby wszystkie samochody wyścigowe, czy jakieś tam drogowe, czy tunigowane były super obniżone, wiesz, tam spasik i tak dalej. Czasami do niektórych samochodów pasuje, żeby prześwit był większy. Myślę, że patrząc na przykład na progi w tym samochodzie, że są tak zawinięte pod spód, pasuje właśnie to, żeby on siedział nieco wyżej. Nie? Ale przypomina Jaguara. Tak ten przód. Ciekawe auto. A, zobaczmy jeszcze spoiler z tyłu. Takie coś mamy. No w sumie wygląda całkiem nieźle, prawda?
Nie da się tutaj zrobić swapa, znaczy no da się zrobić swapa, ale wtedy samochód ląduje w klasie S1, a tam jest kompletnie bez sensu się czymś takim ścigać. Co ciekawe, dwie osoby wzięły też jakieś takie klasyczne samochody. I ponieważ mamy tutaj niską wagę, chyba tylko 5 przełożeń? Tak, 5 przełożeń tutaj mamy. Niską wagę, samochód z silnikiem dużej pojemności. No to nie musimy aż tak często tymi biegami żonglować, więc naprawdę jeśli chodzi o jazdy na manualu, to śmiga się zajebiście. No, w sumie nie jest tak źle. Dałem tutaj spoiler do tyłu, ale z przodu nie mamy tej takiej ławki paskudnej. Zrezygnowałem z tego, chociaż na pewno jakoś tam prowadzenie by się poprawiło. To jednak wygląd jest dla mnie ważniejszy mimo wszystko w tym wypadku. Liczy się też styl w tym wszystkim. Jak to sobie jedzie? Gdzieś tam na zakręcie zarzuci tym dubsztalem. Coś tutaj się wydarzy, coś może się nie wydarzy. Tak się jeździ tymi klasykami. A raczej może nie tyle klasykami, co surowymi autami, bez żadnych jakichś większych udogodnień. Czyli w Forzie Horizon 5 pojawił się kolejny samochód raczej pokazowy niż taki, którym będziemy wygrywać zawody. A jeśli faktycznie coś wygramy, no to raczej z niedoświadczonym kierowcą, który przedwczoraj zainstalował grę. Chyba, że coś tam spróbujemy stuningować na maksa w klasie S1 i tam coś polatać i pokonkurować z na przykład Lamborghini Huracanem albo jakimś Porsche GT3. Mam wrażenie, że tworzyły go osoby, które faktycznie mocno są zagrzane na punkcie motoryzacji, ale takiej właśnie prostej, nie jakiejś skomplikowanej, gdzie tam jest za dużo tych wszystkich systemów, antylagów, turbolagów, sragów, różnych tych rzeczy, tylko taka prosta, wiesz, prosty silnik, skrzynia manualna, mały samochód, ciekawy, coś się w nim dzieje, dostarcza jakieś emocji. Wygląda fajnie. Moim zdaniem to chyba zatraciliśmy w tej nowoczesnej motoryzacji, jak myślicie? Takiej prostej przyjemności z jazdy. Moi drodzy, ja was zapraszam na kolejny odcinek z Forzy Horizon 5. Trzymajcie się. Na razie. Cześć.